Pies, czy kot, fredka czy chomik. Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest Zwierzę w Aterze, czyli audycja poświęcona naszym psiakom oraz kociakom, a także innym zwierzętom domowym, o które przecież trzeba odpowiednio zadbać. Karolina Bastkolasa, kłaniam się nisko. Adamcyniak. I dzisiaj poruszam ten temat, który w zeszłym tygodniu tak bardzo mnie zaniepokoił. Otóż wyczytałam w pewnym magazynie popularno-naukowym o niebezpieczeństwie wystąpienia w Europie epidemii parwowirozy. Choroba jest znana nam w większości, głównie z nazwy. Nie wiemy do końca o co chodzi, ale też hasło epidemia działa na nas niezwykle przerażająco. Dlatego, jeżeli magazyn popularno-naukowy jednak zamieszcza hasło Uwaga, epidemia, to można się zacząć niepokoić, czy rzeczywiście. To od razu na wstępie uspokoję, że żadnej epidemii razy w Polsce nie mamy. Oczywiście pojedyncze przypadki zachorowań się zdarzają, natomiast całe szczęście, Dzięki szczepieniom profilaktycznym to są naprawdę sporadyczne przypadki. Jest to choroba generalnie szczeniąt. Na czym polega ta choroba i dlaczego jest niebezpieczna? Jest to taki wirus, który atakuje w takim wielkim skrócie kosmiki jelitowe i powoduje potworne krwiste biegunki. Biegunka sama w sobie nie wydaje się być niebezpieczna. I o ile... Biegunka dla psa, który już jest dorosły, ma materiał zapasowy, ma trochę tłuszczu i, i jego organizm jest silniejszy, to może taka parwowiroza przebiec, a my nawet nie będziemy mieli świadomości, że pies akurat miał tego wirusa w nadmiarze, bo na przykład miał przez dwa dni biegunkę, kiedyś już miał z nim wcześniej kontakt, więc przeciwdziała szybko tego wirusa. Zwalczyły i my nawet nie będziemy wiedzieli, że nasz dorosły pies mógł mieć parwowirozę. W takim razie, gdzie tkwi to niebezpieczeństwo? Problem pojawia się w sytuacji, w której mamy szczeniaka, który nie ma jeszcze nabytej odporności i będzie miał kontakt z tym wirusem. Bo na wirusa nie mamy konkretnego leku. Tak jak mamy bakterie, możemy podać antybiotyk i wiemy, że antybiotyk po prostu te bakterie nam zniszczy. Jeżeli chodzi o Konkretnego wirusa, parwowirozy, jedyne czym możemy się posiłkować, to podawanie surowicy, w której znajdują się przeciwciała, które będą tego wirusa eliminować. I dalej mamy tak naprawdę tylko leczenie objawowe, czyli nawadnianie tego pieska, podawanie płynów. I problem polega na tym, że pies, który ma parwowirozę w takiej ostrej postaci, ciężkiej, no to on nie przyswaja pokarmu. Po prostu. Czyli to, co zje, jelita nie są w stanie wchłonąć, bo są całe w stanie zapalnym, bo są niszczone przez tego wirusa. I teraz tydzień biegunki u takiego szczeniaka po prostu może się skończyć tragicznie. Można by założyć, że ten wirus jest niebezpieczny jedynie dla szczeniąt, a jednak to prawda. Tyle, że nie do końca prawda. Drugą grupą zwierząt, które też mogą zachorować, to są znowu te jakiejś skrajnie stare. Bo niestety często w takich profilaktycznych wizytach yy, właściciele pamiętają, że co roku musimy szczepić przeciwko wściekliźnie, że jest to obowiązkowe szczepienie. Natomiast po iluś latach posiadania tego pieska, czasami u niektórych Gdzieś te szczepienia takie przypominające przeciwko innym chorobom zakaźnym umykają Jeżeli mamy psa, który już ma 15 lat Który najprawdopodobniej ma jeszcze jakieś inne swoje problemy i dolegliwości Dojdzie do spadku odporności i będzie miał kontakt z takim parwowirusem no to tygodniowa biegunka może to się dla niego skończyć tragicznie. Zatem nie tylko szczenięta, ale też psi, seniorzy i seniorki są narażeni na niebezpieczeństwo tragicznych skutków związanych z parwowirozą. A przecież zabezpieczenie psiaka przed tym wirusem jest bajecznie proste. A najprostszą metodą profilaktyki są po prostu szczepienia. Mówiliśmy o szczeniakach, mówiliśmy o psich seniorach. Można wywnioskować, że parwowiroza nie dotyczy kotów. Sam wirus parvovirus nie dotyczy kotów, ale koty mają swoją, swojego odpowiednika, panleukopenia się nazywa choroba. E, jest to dosyć podobny wirus, jest, ma mechanizm działania bardzo podobny, natomiast pies nie zarazi kota, kot nie zarazi psa, ale tak samo koty e, przeciwko temu wirusowi, który powoduje tą biegunkę, e, możemy zaszczepić. Skoro mówisz możemy, to znaczy, że takie szczepienie nie jest obowiązkowe. Tak, te, te szczepienia nie są obowiązkowe. Jedynym obowiązkowym szczepieniem u nas w kraju jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. Natomiast ja zawsze doradzam, żeby jednak takie szczepienie wykonać, no bo to jest kuchanie na zimne. Rekomendujesz. Rekomenduję tak. Wrócę jeszcze do tych szczeniaków. W jakim wieku psiaki powinny mieć podaną taką szczepionkę na rozę, kiedy są one najbardziej narażone na niebezpieczeństwo zarażeniem? Najważniejszy jest ten moment, kiedy ten nasz pupil trafia do domu, czy to schodowi, czy, czy, czy ze schroniska, i schemat szczepień jest prosty. Taki najbardziej uniwersalny to jest ósmy, dziesiąty i 12 tydzień życia. I mamy problem z głowy. I tylko pamiętamy, że po szczepionce odpowiedź na tą szczepionkę trwa około dwa tygodnie. Czyli nie tak od razu możemy z tym naszym psiakiem wychodzić na spacer. I tak bardzo poprawnie, to my na pierwszy spacer z tym naszym nowym szczeniakiem, to powinniśmy wyjść dopiero po dwóch tygodniach od ostatniego tego trzeciego szczepienia. Czyli to by wypadało 14 tydzień życia. Jak w przypadku większości szczepień, te naparowawcze też należy powtarzać. Jak często je trzeba powtarzać, mając oczywiście na myśli już te psy dorosłe i starsze. U nas wygląda to tak, że jak mamy tego szczeniaczka, który był trzykrotnie zaszczepiony, po roku powtarzamy to szczepienie i potem szczepimy co dwa lata. I mamy absolutną pewność, że poziom przeciwciał będzie na prawdowym będzie miała prawdziwą wartość. A do profilaktyki już nie tylko w odniesieniu do jednego konkretnego wirusa, ale w ogóle wrócimy już za tydzień. Za dobre rady i wskazówki dziękujemy doktorowi w weterynarii Adamowi Cyniakowi. Dziękuję. A w tym odcinku to już wszystko. Kłaniam się nisko. Karolina Bastkolasa. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.